Czwarta niedziela wielkanocna to wezwanie dla nas, abyśmy spojrzeli na Jezusa, dobrego pasterza. Kilka lat temu otrzymałem ikonę, współczesną ikonę francuską. Ja jestem dobrym pasterzem. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ikonę dobrego pasterza nie tylko przez pryzmat kolorów czy symboli w niej zawartych, które za chwilę zobaczymy, ale przede wszystkim przez Słowo Boże czwartej niedzieli wielkanocnej. Najważniejsza postać na ikonie to Jezus w szatach koloru czerwieni i purpury. Prawa ręka Jezusa spoczywa na głowie dziecka. Dziecka, które On sam prowadzi przez pustynię. Pan jest krok przed dzieckiem. W lewej ręce dobrego pasterza widzimy laskę koloru białego. Mocne kolory purpury i czerwieni wskazują na kolor krwi, męki, ale i siły oraz młodości. Wreszcie samego ognia, czyli miłości. W Biblii zaś czerwień to kolor grzechów naszych. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Czytamy u Izajasza w 1 rozdziale. Nasze grzechy, czerwone jak szkarłat i purpura, mogą być zmazane, obmyte tylko krwią Pana, mocą Jego miłości, odwagi i siły. Krew Jezusa ciągle obmywa grzeszników, którzy zbliżają się do sakramentów, szczególnie do sakramentu pojednania, przede wszystkim do sakramentu pojednania. Dzieje się to mocą Ducha Świętego, którego liturgia symbolicznie czci również kolorem czerwonym. Czerwień w ikonie nie tylko jest szatą Chrystusa, ale jakby spływa po Jego rękach i staje się namaszczeniem dla idącego dziecka przez pustynię. Tunika zaś w kolorze purpury wskazuje na szatę Króla Królów i samego Boga. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy fragment kazania świętego Piotra po zesłaniu Ducha Świętego, w którym mówi, że Jezus został ukrzyżowany przez nas, ale Bóg uczynił Go Panem i Mesjaszem. Czyli ukrzyżowany jest tym, który jest odrzucony, a jednocześnie panuje i zbawia. Mamy więc zwrócić się do Niego, ponieważ On jest Panem. Nawrócić się do Niego. Kto uwierzy, że On jest Panem, kto da się zanurzyć w Jego życiu, w życiu Trójcy Świętej, czyli przyjmie chrzest, będzie ocalony. Co to znaczy uwierzyć? Co to znaczy dać się zanurzyć w życiu Boga? Tłumaczy nam to drugie czytanie czwartej niedzieli wielkanocnej, w którym czytamy. To jest fragment z listu świętego Piotra Apostoła, pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Zwróćmy uwagę, że to wezwanie, które jest w tym drugim czytaniu, które jest wytłumaczeniem dla nas, czym jest zanurzenie w Chrystusie czy w życiu Trójcy Świętej przez chrzest, jest przyjęciem postawy Jezusa ukrzyżowanego w naszym życiu, szczególnie w trudnościach. Życie Jezusa, On sam, a szczególnie Jego krzyż, staje się więc bramą ku życiu w obfitości dla człowieka wierzącego. Symbolicznie możemy to odczytać
na ikonie, kiedy spojrzymy na prawą dłoń Jezusa, prawe ramię krzyża, które jest początkiem drogi dla dziecka, dla wierzącego, lewa zaś dłoń, tak jak lewe ramię krzyża, w której jest biała laska, to jest jakby zwieńczenie tej drogi, krzyż chwalebny, zwycięstwo, czyli przez krzyż ku życiu. A teraz spróbujmy popatrzeć na dziecko. Człowiek tak naprawdę jest człowiekiem, jeśli przed Bogiem jest jak dziecko, a przed Chrystusem staje się uczniem. Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten do niego nie wejdzie. Czytamy w Ewangelii. Na ikonie człowiek ubrany jest w białą szatę, symbol nowego życia, Chrztu Świętego. O tę szatę chrześcijanin powinien dbać, by nie spotkać się na końcu drogi z wyrzutem. Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Człowiek niesie w ręce drogocenny dla niego przedmiot, jakby skarb. Przyciska go prawą ręką do serca. Powierza się również opiece dobrego pasterza, gest wyciągniętej lewej dłoni. Choć wydaje się, że nie widzi Chrystusa oczami ciała. Wszystko pomiędzy Jezusem a uczniem rozgrywa się na płaszczyźnie wiary, zaufania. Gest dłoni Jezusa i ucznia wskazują na pewną zażyłość, relację. Jak zinterpretować ten skarb w dłoni ucznia, w dłoni dziecka, którym jest każdy z nas, jeśli idzie za dobrym pasterzem? Wydaje mi się, że mogą być pomocne dla nas słowa świętego Jana Pawła II, który wypowiedział w 79 roku w Częstochowie. Wtedy powiedział do ludzi młodych tak. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami. Jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie, wytrwale nowego człowieka. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zagniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb. Wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym sam Ty jesteś. W przyjaźni z Jezusem, posłuszeństwie dobremu pasterzowi, jesteśmy prowadzeni do życia w obfitości. Tak, jeżeli miłość do Chrystusa jest naszym skarbem. I tak brzmi ostatnie zdanie Ewangelii czwartej niedzieli wielkanocnej. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Nie ma większej obfitości jak życie w Chrystusie, w zjednoczeniu z Nim. Bóg zaspokaja obficie każdą naszą potrzebę w Jezusie. Owoce ofiary dobrego pasterza oraz przyjaźni ucznia z Mistrzem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym widać na ikonie chociażby pod stopami Jezusa i wierzącego. Uczeń stawia kroki bezpiecznie wzdłuż czarnych, piekielnych rozpadlin. Tylko Jezus może położyć stopę na rozpadlinie i stawia ją. Tylko Jezus może zagrodzić drogę do piekła, być przestrogą, a jednocześnie siłą w ominięciu pułapek piekła. Pomiędzy stopami widać jeszcze inny owoc ofiary Jezusa i przyjaźni z Nim – kwiaty. Świat zaczyna kwitnąć, a rzeczywistość jest przebóstwiona. To kolor złoty, tło ikony. Wszystko zaczyna się zmieniać, jeśli miłość Boga, sam Bóg, jest przyjęty przez człowieka i daje się poprowadzić Jezusowi, dobremu pasterzowi. Rzeczywiście obfitość, o której Jezus mówi, staje się naszym udziałem. Ikona jest jak okno na Boży świat, ku obecności, ku modlitwie, ku spotkaniu, ku dialogowi,
i ku słuchaniu też tego, co On sam chce nam powiedzieć w ciszy i w modlitwie. Jeżeli jest, Jezus staje się bramą, przejściem pomiędzy tym światem, a Jego światem miłości i łaski, otrzymujemy również siłę do świadectwa. Myślę, że w tym miejscu również ważne jest, żebyśmy przyjęli napomnienie świętego Franciszka, który wzywał braci do tego, żeby patrzyli na dobrego pasterza. Święty Franciszek mówi tak: bracia, spoglądajmy na dobrego pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu i we wszystkich trudnościach. W zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.